10 tarnobrzeskich dróg wciąż jest w remoncie. Drogowe inwestycje w ostatnim czasie wstrzymały opady śniegu. Na jakim są etapie? Ulice Kwiatkowskiego, Zwierzyniecka, Dąbrowskiej, Skłodowskiej, Kiri, Kazimierza Wielkiego, Kochanowskiego, Moniuszki, Tarnowskiego, Marczaka, Konfederacji Dzikowskiej. To właśnie tu od dłuższego czasu prowadzone są prace drogowe, na realizację których Tarnobrzeg otrzymał pieniądze z pierwszej edycji rządowego programu Polski Ład. Wykonawcy, tak jak zapowiadali, osiągnęli procent zaawansowania robót budowlanych, który był nałożony zgodnie z programem Polski Ład w umowie na każdego z wykonawców i na 20 grudnia mieli osiągnąć co najmniej 60% zaawansowania robót budowlanych. Te roboty zostały wykonane nawet w wyższym procencie. Na ulicach Kwiatkowskiego, Kazimierza Wielkiego, Skłodowskiej, Dąbrowskiej i Zwierzynieckiej prace zostały wykonane na ponad 70%. Na skrzyżowaniu Kwiatkowskiego z Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie zgodnie z planem ma być rondo, w ostatnim czasie pojawił się już pierścień, po którym będą poruszać się pojazdy. Tu jest to włączenie do Skłodowskiej i tutaj prace zaawansowane są w procencie ponad 72%. Kwiatkowskiego jest bardzo mocno zaawansowana. Ona jest na poziomie Kazimierza Wielkiego, Zwierzyniecka, Kwiatkowskiego na poziomie 98-86%. Także zaawansowanie jest tu bardzo duże. W branży drogowej widzę poziom 98-58%, więc tak naprawdę zostało już tylko coś z oznakowania. 70% zaawansowanie robót widać także na Dzikowie, gdzie remontowane są ulice Marczaka, Tarnowskiego i Konfederacji Dzikowskiej. W przypadku drugiego zadania, które obejmuje ulice Moniuszki i Kochanowskiego, wynosi ono 80%. Udało się wykonawcom tutaj na ulicy Moniuszki, między innymi Kazimierza Wielkiego, wykonać jeszcze oznakowanie poziome. To ze względów na warunki atmosferyczne nie byłoby możliwe już teraz, ale też jeszcze w planach było położenie kolejnych warstw masy bitumicznej, gdzie też pogoda na tą chwilę przeszkodziła. Ale jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą i te temperatury nie będą ujemne, to prace wykonawcy deklarują, że będą dalej kontynuować. Ulice Moniuszki, ulicy Kochanowskiego chcieliby oddać do końca roku. Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, będziemy odbierać częściowo. Ja jeszcze też muszę sprawdzić, abyśmy jako urząd odebrali to zgodnie z programem Polski Ład, bo trzeba też zaznaczyć, że tu jest bardzo duże dofinansowanie do tych zadań. Przypomnijmy, że na przebudowę dróg w ramach pierwszej edycji rządowego programu Polski Ład Tarnobrzeg otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 35 milionów złotych. Wkład miasta jest na poziomie 5%, zatem wynosi ponad 1 850 000 złotych. 4 grudnia nastąpi otwarcie ofert na remonty dróg w ramach drugiego Polskiego Ładu, gdzie do realizacji będzie 13 zadań, w sumie 15 dróg. A co z przebudową obwodnicy w zakresie wykonania bezpiecznych przejść dla pieszych oraz montażu ekranów akustycznych? Jeżeli chodzi o obwodnicę, ogłaszaliśmy przetarg, jesteśmy już po podpisaniu umowy i po przekazaniu terenu budowy na dodatkowe ekrany akustyczne i przejścia dla pieszych. Termin wykonania tego zadania mamy do końca roku. Wiemy, że wykonawca zamówił ekrany. Koszt tych ekranów i przejść to prawie 7 milionów złotych. 28 listopada wyłoniono wykonawcę budowy chodnika na ulicy Piekarskiej. Na to zadanie Tarnobrzeg otrzymał dofinansowanie z kolejnej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych w wysokości 80% wartości inwestycji. Jej całkowity koszt to 406 806 zł. Zwycięska firma zaoferowała kwotę 339 284 zł.